Witam wszystkich. Wypuszcza ma młode. Teraz po raz trzeci dzisiaj. I w końcu odwagę biorę. Na dach niektóre wskakują. Ale jeszcze wiadomo, po podłodze dużo chodzi. Świat zwiedzają. Tam wcześniej młode były. Patrzę, że już te nawyki też biorą, ale swój wlot mają tam. Lepiej niech tu nie siadają. Zobaczymy właśnie, jak to z tym będzie, jak będą z lotu wracać. Bo to zawsze jak tutaj miały, to wszystko na drzewie siedziało. Zamiast ta siadać na dachu, czy od razu na klapie, no to po prostu, nie wiem, no było inaczej wykombinowane. To teraz mają z przodu i mam nadzieję, że z przodu będą ładnie siadały. Tam widełki będą, antena z przodu. I zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj tak samo odsadziłem kilka młodych. Tak samo kilka poszło na podłogę w gołębniku. A tamto jakby nie mógł swojej drogi znaleźć. I tylko miejmy nadzieję, że jastrząb nie walnie. Widziałem już chyba z trzy przelatywały. Ale chyba poleciały dalej. O ile nie siedzą gdzieś w drzewie, się nie szykują. Zobaczymy. Co najgorsze, to będę tutaj z naprzeciwka. Jak to walnie, to tylko kurde raz, bo od razu bierze gołębie tam w dół góry. No i tam już nie uratujesz. Latało. Możliwe. Bym się nie zdziwił. Co najgorsze, państwowe lasy są naprawdę blisko i tam jest tego pełno. Dosłownie. Już trochę takie wydziczałe. Niektóre wyglądają. Może tym razem z tej strony będzie walił. Aby w ogóle nie walił, to będzie dobrze. Nie widzę nic, no ale jest ok. Choć patruję się w tamtą stronę jakoś tak. Gdzieś o to koło słońca. No nie wiem, nie widzę. W końcu niedługo one będą tak samo na gniazda szły, to te jastrzębie nie będą aż takie złe. Choć i tak ich jest tutaj za dużo, żeby się w ogóle uwolnić od nich. Ale jak już liście na drzewach są, to jest o wiele łatwiej. A młodych też nie mogę za długo przytrzymać, bo jak one pójdą tutaj w górę, no i szczególnie jak z góry tam zlecą, no to wtedy już mamy tragedię. Już wtedy można się pożegnać z gołębiem. Szczególnie jak jest za silny, to on po prostu zostanie w tym dole tam i poleci sobie w drugą stronę. Tutaj jeden co dzisiaj odsadzony. Tam następne. Tutaj dwa. Tam jeden, tam następny, tam ten. Jak widać, pełna koryta. Niech jedzą ile wlezie. Jak na razie nie będziemy żałować, dopóki się młode nie odchowają. Wtedy już wiadomo, limit na karmę, żeby je przyzwyczaić do wchodzenia. I wtedy wiadomo, tylko będzie góra,
i gołębnik. Nie ma chodzenia po podwórku, choć może w tym roku trochę też to zmienię. Po tym jak oglądałem filmik jednego z gości, co właśnie on na długie dystanse leci, te międzynarodowe, mówił, że dawał gołębie normalnie, żeby chodziły po podwórku i tam je karmił, więc może zobaczymy, coś takiego wykombinujemy, spróbujemy. Tak jak w tym roku brudny gołębnik próbuję, też dużo ludzi mówiło, że tak najlepiej jest, młode się uodporniają, no i nie wiem, piękne wychodzą, nie aby tylko tak dalej. No to dobra, do następnego.